W Bibliotece Miejskiej w Cieszynie odbyło się spotkanie z polskim aktorem Arturem Barcisiem. Ponieważ w bibliotece wszystko kręci się wokół książki, pretekstem, by zaprosić aktora do Cieszyna, była właśnie książka. Rozmowy bez retuszu to wywiad z Barcisiem, który opowiada o kulisach pracy teatralnej i filmowej, mówi o spotkaniach z wielkimi twórcami polskiego kina i teatru. Podczas spotkania w Cieszynie aktor postawił na swobodną rozmowę. Publiczność zadawała różne pytania, a Barciś chętnie na nie odpowiadał. Lubi pan tego typu spotkania, taką formułę spotkań? Tak, bardzo lubię, dlatego że ja na co dzień nie mam takiego kontaktu z widzami bezpośredniego. Głównie jeżdżę samochodem, czasem gdzieś na ulicy ktoś mnie zaczepi, zazwyczaj to są bardzo miłe spotkania. Ale generalnie spotykam się z widzami w teatrze i ich nie widzę, bo reflektory w oczy, w sumie kończy się spektakl, kłaniam się, dostaję oklaski, a potem idę do garderoby, wychodzę tylnym wyjściem i nie spotykam się tak z ludźmi, więc takie spotkania bardzo dużo mi dają. Właśnie widzieć twarze moich widzów, to jest bardzo miłe. Mieliśmy tutaj przekrój wszystkiego. Zaczęliśmy od roli Norka w Miodowych latach, później było Rancho, skończyliśmy na Dekalogu i jeszcze paru innych rolach. No bo ja już jestem bardzo stary i bardzo dużo rzeczy zrobiłem w życiu. Tak, no jakiś tam dorobek mam, więc pewnie jedni pamiętają mnie z jednej roli, inni z drugiej. Inni zapamiętali coś jednego, inni coś drugiego. Jakieś pytanie pana dzisiaj szczególnie zaskoczyło, czy nie? Musiałem się zastanowić. Trochę tego było, nie? Było parę pytań, które mnie zaskoczyły, ale to tym bardziej jest fajne, bo dla mnie to zawsze jest coś nowego i jeżeli pytają, padają te same pytania, na przykład czy lubię bardziej grać w teatrze, czy w filmie. Ja już tego pytania nie zadam. To jeżeli spada jakieś pytanie inne, które do tej pory nie padło, to zawsze to jest ciekawiej po prostu i dla mnie, i dla widzów. Padło też to pytanie o rolę Norka, o to zaszufladkowanie. Pan jeszcze to odczuwa? Czy już teraz nie? Czasem odczuwam. No, Miodowe lata są ciągle powtarzanym serialem. Właściwie non-stop, na okrągło, kończy się jeden sezon, zaczyna się następny. I to dobrze, bo jeżeli są widzowie, ja się mogę tylko cieszyć z tego. Więc jakby ta postać cały czas funkcjonuje, chociaż ja już tego Norka zupełnie nie przypominam. Ale też padło takie pytanie, czy będzie kontynuacja. No tak, ja to pytanie. Czyli ludzie chcą tego serialu. Tak, ja dostaję mnóstwo listów. Kiedyś w internecie padła taka plotka, że Miodowe lata będą kontynuowane, bo ktoś nakręcił, zmontował materiał z spektaklu, w którym gram razem z Cezarym Żakiem pod tytułem Dziwna para i opisał to, że to są zdjęcia do kontynuacji Miodowych lat. To nie była prawda, ale padło na podatny grunt i mnóstwo widzów uwierzyło, że Miodowe lata będą kontynuowane. Przed spotkaniem w Cieszyńskiej Bibliotece Artur Barciś poprowadził warsztaty teatralne, które były skierowane głównie do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Aktor udzielił młodym ludziom kilku cennych wskazówek na temat interpretacji tekstu, poprawności dykcji, ogólnego wyrazu artystycznego, postawy i sposobu zachowania się na scenie. To polega na tym, że młodzi ludzie, licealiści, prezentują jakąś fragmenty jakiejś sztuki, którą przygotowali, a ja potem próbuję im pomóc zrobić to jeszcze lepiej. Widzę błędy, zwracam uwagę na to, co robią nie tak, jak powinni, a jednocześnie to jest o tyle fajne, że na widowni siedzą ich koledzy z różnych szkół cieszyńskich i jakby przyglądają się temu, czyli są jednocześnie i widzami, a część z nich jest aktorami, którzy grają. Już drugi raz prowadzę takie warsztaty i to jest zawsze bardzo dla mnie twórcze. No chyba dla nich też. I dla nich też, mam nadzieję. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.